Witam po przerwie, to jest Rzecz o Prawie, Tomasz Pietryga. Moim kolejnym gościem jest Piotr Podgórski, radca prawny z kancelarii Clever One. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. W Polsce ciągle mamy problem z płonącymi wysypiskami śmieci. Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy, która ma ten problem w jakiś sposób rozwiązać, tak przynajmniej myśli o tym Ministerstwo Ochrony Środowiska. Ale zanim zapytam o samą ustawę, zapytam, dlaczego pana zdaniem w Polsce płoną składowiska odpadów? No to pytanie zadawane jest od kilku lat. Wczoraj mieliśmy, tak jak pan redaktor wspomniał... Ale jest jakiś w tym roku jakoś szczególnie dużo szczególne, tych pożarów. Bo jeżeli spojrzymy na ten rządowy projekt, on tam bardzo ładnie w uzasadnieniu wskazuje rok do roku, ile tych ton śmieci płonie. No rzeczywiście mamy w tym roku wyjątkowo palący problem. Jest to faktycznie nad wyraz dużo tych śmieci. No, zbieramy te śmieci z Niemiec, z innych krajów Europy Zachodniej. Są problemy recyklingowe i tym podobne. Natomiast posiedzenie Sejmu było wyznaczone w trybie nadzwyczajnym. Pytanie, czy aż taki tryb jest do tego potrzebny, czy lepiej jednak spokojnie pochylić się nad tym bardzo trudnym zagadnieniem. Ja się trochę obawiam jednego, czy my nie wylejemy dziecka z kąpielą, bo owszem, te wszystkie restrykcje, o których wczoraj była mowa, gdzieś powiedzmy cirka 11 restrykcji dla przedsiębiorców prowadzących działalność pod tytułem przetwarzania odpadów komunalnych, bo tu musimy też rozróżnić przetwarzanie odpadów komunalnych w postaci na przykład RIPOK-ów, instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, a też takie spalarnie śmieci, które są pod gołym niebem, pod chmurką przysłowiową. Tak, no, ale jeszcze mówimy o takich klasycznych składowiskach. Więc tak? Jeżeli ja dzisiaj czytam, że jedną z propozycji ma być wprowadzenie kontroli niezapowiedzianych w WIOŚ-u, wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, to ja się trochę zastanawiam, bo jeżeli otworzymy, czy to poprzednią ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która została przecież podmieniona przez ustawę Prawo przedsiębiorców, akcie prawnym mamy artykuł 48, będący odpowiednikiem artykułu 79 ustęp 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, gdzie czytamy, kiedy kontrola może być niezapowiedziana. Owszem, teraz ustawodawca wprowadził, że te kontrole zapowiedziane muszą być nie mniej niż 7 dni, maksymalnie 30 dni, ale ustęp 11 mówi wprost, jeżeli jest jakiekolwiek bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, ta kontrola może być niezapowiedziana. A przykład, który na przykład reprezentując moich klientów RIPOK-i, ja widzę, że niejednokrotnie kontrole są niezapowiedziane, bo jeżeli zadzwoni mieszkaniec sąsiadujący z danym RIPOK-iem i on powie, tak mi śmierdzi, że ja się obawiam o swój stan zdrowia, górne drogi oddechowe i tak dalej, to ta kontrola przyjedzie niezapowiedziana. Mhm. Owszem, w dalszym rzucie ten pierwszy dzień jest niezapowiedziany. Oczywiście w dalszych rzutach oni przyjeżdżają, proszą dokumenty, wchodzą na ten, ale później mówią, no to teraz będziemy potrzebowali w tym tygodniu to, zbadać instalację, sortownik, kto jest kierownikiem, kto jest dyspozytorem, poprosimy papiery, czy ma pan decyzję, czy ma pan wszystkie elementy, które są niezbędne do prowadzenia tego rodzaju biznesu. Mhm. Ale to kontrola to nie jedyne rozwiązanie tej ustawy. Przecież tam są bardzo, bardzo wysokie kary i finansowe, i kary więzienia. Jest tam mnóstwo nowych formalności, jak na przykład posiadanie aktu własności, czas na magazynowanie tych odpadów. Tak. I to nie jest skuteczna metoda na to, żeby pewną taką patologię na tym rynku zlikwidować. To nam się mocno, tak jak pan redaktor zauważył, skraca. Tak? Okres magazynowania od 3 do roku. Tak. Gwarancja przede wszystkim finansowa. Jaka? No jest na razie powiedziane, że w zależności od ilości tych śmieci, które będziemy składowali. Tak? Więc ona też będzie zależna. Tam będą suwaki odpowiednie. Straż pożarna musi dać zgodę. Dobre rozwiązanie, oczywiście. Natomiast ja gdzieś stawiam taką śmiałą tezę, że może ten proceder spalania śmieci też wynika z tego, jakie są już de lege lata obecnie rygoryzmy do prowadzenia biznesu pod tytułem przetwarzania odpadów komunalnych. Bo musimy mieć decyzję, szereg decyzji, to po pierwsze. Po drugie, jesteśmy poddani non-stop badaniom przeprowadzanym przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska lub główny inspektorat ochrony środowiska. I do tego, mimo niejednokrotnie pozytywnych kontroli przeprowadzanych przez WIOŚ, mieszkańcy cały czas narzekają, cały czas się skarżą. Pomimo też tego, że plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na prowadzenie biznesu, jest powiedzmy strefa mieszkaniowo-usługowa. Tak? Dany RIPOK znajduje się w strefie usługowej. Ma prawo być w tej strefie usługowej albo strefie dedykowanej na odpady. Mhm. I cały czas są skargi.
Śmiem postawić jeszcze dalej idącą tezę, że może ta obawa też wynika z tego, że nie ma tak zwanej ustawy antyodorowej. No właśnie, bo tu przechodzimy do drugiego wątku. Właśnie, bo niby generalnie w ustawie o ochronie środowiska jest jakiś zapis, który z tym takim zjawiskiem bardzo dokuczliwym powinien likwidować czy zwalczać, a to się nie dzieje, rozumiem. No mamy martwy przepis, tak jak słusznie pan redaktor zauważył, artykuł 222 ustęp 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, który mówi nie mniej, nie więcej, że minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem do spraw zdrowia, bo on też jest nie bez kozery, bo to zdrowie też jest ważne, w drodze rozporządzenia wydadzą rozporządzenie, które zajmie się jakby w jaki sposób określać normy fetorowe. To mówiąc bardzo ogólnie. Mhm. Jest oczywiście też trzy piętra wyżej, ustęp drugi tego też artykułu, który mówi też o rozporządzeniu, które funkcjonuje, które jest dedykowane takim powiedzmy związkom chemicznym, jakieś siarkowodory, bromy i tym podobne. Tak? Natomiast nie ma rozporządzenia, o którym mówi ustęp piąty, który powie jak badać coś, co nie ukrywajmy, jest szalenie subiektywne, fetor. Mhm. Bo dla mnie jest coś uciążliwe, dla mojego sąsiada obok, on przejdzie obok tego, powie, jest okej, okay, tak? Dla mnie jest, powiedzmy, oczyszczalnia ścieków, która też jest jakby, powiedzmy, potencjalnym emitorem jakiegoś tam zapachu. Ja powiem, to mi dokucza. No ale są chyba zapachy, które są ogólnie, obiektywnie uciążliwe i tutaj... Ale możemy sobie wyobrazić taką abstrakcyjną sytuację, że dla mnie zapach czekolady jest przyjemnym zapachem, ale dla drugiego, który będzie mieszkał w pobliżu fabryki czekolady, on powie, no już mam taki przesyt tego słodkiego zapachu czekolady, że już nie wyrabiam. Mhm. Więc teraz jak badać te... Ale jakoś świat chyba zachodni sobie jakoś z tym radzi. Tak. Świat zachodni sobie z tym radzi i my też już zaczynamy wprowadzać coś takiego jak, nawet już wprowadziliśmy, badania olfaktometrii dynamicznej. Mhm. Tylko niestety nie mamy przełożenia tego na ustawę. Czyli innymi słowy ustawa nam nie mówi, tak, tego rodzaju badania są wiarygodne, są miarodajne. Pokrótce, nie wchodząc w szczegóły, bo tam też są swoistego rodzaju wzory, jak to badać. Badamy po pierwsze rodzaj zapachu, po drugie postać hedoniczną, czyli coś, co jest właśnie subiektywne, tak? Czy to, czyli jakąś taką skalę sobie budujemy i na przykład przekładając to na to podłoże przetwarzania odpadów komunalnych, badamy tak zwane godziny odorowe. Czyli jest zespół ludzi, którzy muszą spełniać określone kwalifikacje. Na przykład przed badaniem oni muszą być pół godziny, powiedzmy to, czyści, tak? Zero perfum, zero gumy do rzucia, zero jakiegokolwiek kontaktu z jakimś takim natężeniem zapachu, które mogłoby na nich wpłynąć. On musi mieć po prostu zneutralizowany nos. 15 minut, powiedzmy, przed wejściem na ten dany teren, ten zespół już musi być w pobliżu tego terenu, żeby się asymilować z tym zapachem przed rozpoczęciem. I są badane przez ten zespół na przykład godziny odorowe. Przykład, bodajże to funkcjonuje w Niemczech, o ile nie było jakichś zmian. Czy w 10-minutowym odstępie czasowym, jeżeli stwierdzam, że zapach jest uciążliwy powyżej 1 minuty, no to mam godzinę odorową. Prawda? I na tej podstawie, a nie tylko jak wiatr zawieje, możemy stwierdzić, czy ten zapach wydobywający się z danego zakładu jest uciążliwy, czy nie. Jaka jest granica tej uciążliwości, bo z tym mają też problemy prezesi, którzy prowadzą instalacje odpadów komunalnych, oni mi mówią dziś, ja bym chciał się poddać, tak? Chciałbym, żeby był jakiś papierek lakmusowy, żebym mógł stwierdzić, czy mój zakład powoduje uciążliwość zapachową, czy nie. Jeżeli tak, to ja zrobię wszystko, żeby to zminimalizować i dociągnąć do tej granicy, bo ja mam wszystkie pozwolenia, ja mam kontrole przeprowadzone, niezapowiedziane przez WIOŚ, a cały czas mi mieszkańcy narzekają. No ale skoro są jakieś wzorce z krajów zachodnich, jak to robić, no to jaki jest problem, żeby to po prostu odwzorowując wprowadzić w Polsce, tym bardziej, że instalacje są jednak podobne. Ale gdzieniegdzie mamy, panie redaktorze, ustawy właśnie antyodorowe, u nas nie, więc... Ale jaka jest przeszkoda, że tej ustawy właśnie nie ma? Czy to jest właśnie to, że nie jesteśmy w stanie zmierzyć tego zapachu, czy coś innego jeszcze stoi na przyszłość? Tutaj obecnie, bo bodajże pierwsze próby wprowadzenia tejże ustawy były w 2008 roku. No to 10 później lat temu, to wprowadzono coś takiego jak kodeks przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym, bodajże wydany przez ministerstwo. Mamy na przykład hałas przecież, który się udało uregulować. Tak jest, dało się. Też instalacje przetwarzania odpadów komunalnych są w cudzysłowie oskarżane o to, że powodujecie nadmierny hałas. Proszę bardzo, wprowadzamy ekipę, mierzymy poziom decybeli. Czy poziom decybeli, są przecież tabele, że na terenach zamieszkałych to taki poziom, na terenach usługowo-mieszkaniowych taki poziom i badamy. Mieszczę się? Okej, okay, prawda? Nie mieszczę się? No to coś tam muszę wyciszyć i coś tam się, mówiąc kolokwialnie, podciągnąć. Natomiast co do tej, powiem brzydko, śmierdzącej sprawy, bo to rzeczywiście bardzo długo trwa, no to mamy ten kodeks przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym,
odpadkowych. To nie ma żadnego, to nie jest żadne źródło prawa. No i obecnie powierzono pracę Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska nad tym merytorycznym wkładem przygotowania ustawy bodajże od 2 czy 1,5 roku to trwa. Dlaczego tak długo? Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, natomiast wiem, że są sprawy w sądach. Na przykład są sprawy, bo mieszkańcy się skarżą. Skarżą się na przykład straży gminnej albo straży miejskiej, w zależności czy jest wieś, czy miasto, i policji. Oni rozkładają ręce. Oni mówią, no, drodzy państwo, no, artykuł 51 jest kodeksu wykroczeń, kto krzykiem lub hasłem lub innym wybrykiem powoduje jakieś tam uciążliwość. No ale to nie to. Więc jest artykuł 171 w związku z artykułem 16 punkt 2 ustawy o odpadach, który mówi, że gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia oraz środowiska. W szczególności punkt 2 właśnie doprecyzowuje w sposób niepowodujący uciążliwości poprzez hałas lub zapach. To jest wykroczenie. I tak jak ten hałas badamy, tak tego zapachu, no, sądy, które się nad tym pochylają, bazują na skargach, bazują na tym, co mówi WIOŚ, bazują na tym, że instalacja ma decyzję lub inne akty, które, lub inne wewnętrzne dokumenty, powiedzmy, które ją uprawniają do prowadzenia tego rodzaju biznesu, natomiast nie mamy norm fetorowych. No być może w takim razie, jak trwa twoją pracę nad ustawą śmieciową, to być może ten problem też zostanie zauważony. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Piotr Podgórski, radca prawny, był moim gościem, a ja zapraszam jutro na godzinę 9 na Rzecz o w polityce.